Cześć! Jesteśmy w mieście Zaporożnie. Tu znajduje się jedna z najdłuższych ulic w Europie. Była Aleja Lenina, obecnie Aleja Soborna. Czym nas jeszcze zdziwi ukraińskie miasto przemysłowe? Z Wami jest Irina Paszynska, dziewczyna, która pokazuje Polsce Wschód. Lecimy! Zaporoże jest nieco większe od Wrocławia, ponad 700 tysięcy mieszkańców. To stolica obwodu zaporożskiego i jedno z największych miast Ukrainy. W Zaporożu działa również Dnieprzańska Elektrownia Wodna, do której należy imponujących rozmiarów zapora na Dnieprze, łącząca dwa brzegi miasta. W Zaporożu możecie się spodziewać surowego, industrialnego klimatu, który gdzieniegdzie jest przyłamywany nowymi budynkami, supermodnymi kawiarniami i wysokiej klasy restauracjami. A najbardziej okazałe budynki miasta reprezentują modernizm i socrealizm. Zaporoże nie jest miastem nasyconym zabytkami. To przemysłowe centrum Ukrainy. Przyjeżdża się tu, aby poczuć klimat miejsca, który jest mieszanką socrealistycznej szarości, brudnego powietrza wypluwanego przez kominy wielkich zakładów i nielicznych jeszcze nowoczesnych akcentów, które mają zbliżyć miasto do Europy. Nie polecam przyjeżdżać do Zaporoża, jeżeli liczysz na ogromne tłumy turystów i randkowego, świętowego poziomu zabytki. Nie, Zaporoże nigdy nie będzie takie popularne i ciekawe dla turystów. Ale wydaje mi się, że to jest jego zaletą. Mieszkańcy tego miasta okazali się bardzo przyjaźni, a gdy usłyszeli, że mówię po polsku, ze zdziwieniem pytali, dlaczego tu przyjechałam. Miejscowi kochają swoje miasto, ale za każdym razem, gdy pytałam, co ciekawego mogę zobaczyć w Zaporożu, nerwowo się śmiali i mówili, żeby przeszłam się najdłuższą ulicą Europy w ich mieście. Spoglądając na plan Zaporoża, nie da się nie zauważyć miejskiej autostrady, czyli długiej na ponad 10 km reprezentacyjnej alei miasta, prospektu Sobornej. To jedna z najdłuższych ulic w Europie. Jeszcze do 2016 roku nosiła nazwę Aleja Lenina, a jej północny koniec był zwieńczonym pomnikiem wodza rewolucji. Ani nazwa ulicy, ani pomnik Lenina nie przetrwali przeprowadzonej na Ukrainie dekomunizacji, ale na płaskorzeźbach umieszczonych na fasadach wielu budynków można jeszcze znaleźć dawną nazwę ulicy i sporo radzieckiej symboliki. Dawna nazwa prospektu Sobornej znajduje się jeszcze w wielu zakątkach ulicy. Charakterystyczne w tym rejonie miasta są niskie, maksymalnie czteropiętrowe budynki, w których otoczeniu jest sporo zieleni. Osiedle wizytował jeden z najbardziej znanych i cenionych architektorów modernizmu – Le Corbusier. Z okolic dawnego pomnika Lenina roztacza się widok na Dnieprzańską elektrownię wodną, zakazałą zaporą na Dnieprze. Gdy prospekt Soborny się kończy, droga skręca w lewo i prowadzi na koronę zapory elektrowni wodnej. Można po niej przyjechać samochodem lub przejść pieszo na drugą stronę Dniepru. W 1932 roku oddano do użytku monumentalną zaporę na Dnieprze, która była częścią Dnieprzańskiej elektrowni wodnej. To jedna z najbardziej charakterystycznych konstrukcji w tej części Ukrainy i najbardziej rozpoznawalna budowa Zaporoża. Zapora zaczyna się tuż za północnym krańcem prospektu Sobornej. Konstrukcja ma długość 1300 metrów i wysokość 60 metrów. Gigantyczne.
Jest niestety i smutna historia związana z zaporem zaporożskim. A niestety w 1945 roku, kiedy front niemiecki już zbliżał się do Zaporożia, Związek Radziecki zdecydował się zapory po prostu osadzić. Wojska radzieckie zaczęli przygotowanie do celowego wysadzenia zapory i zatrzymanie wojsk niemieckich. 18 sierpnia żołnierze NKWD wysadzili fragment zapory, co spowodowało, że powstała gigantska dziura w rozmiarze 130 metrów. Spęczona fała doprowadziła niestety do śmierci większości 100 tysięcy osób, niewinnych ludzi, które po prostu żołnierze Związku Radzieckiego nie powiedzieli nic i ogromna liczba ludzi zmarła. Spacerując po Zaporożu, nie ma co się spodziewać zbyt dużego nasycenia zabytkami. Codzienne życie dużej części mieszkańców miasta kręci się wokół wielkich zakładów i fabryk, które czynią Zaporoże jedną z najważniejszych ośrodków przemysłowych Ukrainy. Podsumowując, chcę powiedzieć, że to duże przemysłowe miasto okazało się nie takie nudne, jak się spodziewałem. I tu zobaczyłam wiele ciekawych miejsc. No cóż, moi drodzy, dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że Wam spodobał się ten odcinek. Nie zapominajcie zostawić paluszeczek do góry, subskrybować mój kanał i oczywiście zostawić dzwonek. Teraz pokażę, jak to zrobić prawidłowo, żeby wiedzieliście, kiedy i jakie wychodzą nowe materiały, nowe filmy na moim kanale. Dzięki Wam wielkie, do zobaczenia, do następnego filmika. Pa!